Chwała Bogu. Słyszymy, człowiek na tej ziemi się rodzi, wchodzi w doświadczenie. Wiecie, chciałem się z wami podzielić czymś, co tak bardzo też gdzieś porusza mojego serca. Bardzo silnie też mnie to napomina i pokazuje. Pokazuje mojego Pana, który przyszedł na tą ziemię i zapłacił za mnie tak wysoką cenę, że właśnie tak jak było tutaj też w modlitwach zaznaczone bardzo wyraźnie, że gdyby nie Jezus Chrystus, wiecie, naprawdę gdyby nie nasz Pan Jezus Chrystus, po prostu nie wiadomo, czy w ogóle bylibyśmy, gdzie byśmy byli, czy jeszcze byśmy żyli, nie wiadomo. Nie chciałbym się zagłębiać w to, co by było, gdybyśmy nie poszli za Panem, na pewno nie byłoby źle. Ale wiecie, naprawdę zawdzięczamy Mu bardzo wiele, naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Ja zawdzięczam, Ty zawdzięczasz, każdy z nas zawdzięcza Mu bardzo wiele. Wiecie, kiedy spotkamy się z Nim, to zobaczymy tak naprawdę w pełni, co Mu zawdzięczamy. Co zawdzięczamy dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ty i ja. Wiecie, naprawdę Mu zawdzięczamy bardzo wiele. Dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przyszedł na tą ziemię i właśnie umierał po to, żebym ja się mógł uratować, żebyś ty się mógł uratować. On umierał, cierpiał, on po to tutaj przyszedł. On tak bardzo mnie umiłował, ciebie umiłował właśnie, bo jemu tak bardzo zależy na nas. Wiecie, on naprawdę na każdym, choćby najmniejszym członku, jego ciało mu bardzo zależy. To nie jest tak, że on powołał ciebie, czy mnie, czy kogokolwiek i on tylko powołał po to, żeby się pobawić i zostawić. On wykupił nas i wziął do siebie po to, żeby nas zbawić, żeby być z nami całą wieczność. Chwała Bogu za to. Wiecie, ja bym chciał, żebyśmy otworzyli Ewangelię Łukasza. Chciałbym tutaj przeczytać jeden fragment, sytuację, którą mieli. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział. Wiecie, naprawdę gdzieś tak ostatnio jak czytałem właśnie te słowa, tak bardzo mnie to naprawdę poruszało, dlatego chciałem się z wami też tym podzielić, bo wiecie, naprawdę żyjemy w czasach i ogólnie te rzeczy, które się dzieją ostatnio, myślę, że ty doznajesz, ja doznaję, naprawdę potrzebujemy w tym Pana Jezusa Chrystusa, potrzebujemy w tym naszego Pana Jezusa Chrystusa, żeby mi pomógł, tobie pomógł, naprawdę takiej determinacji do tego, żeby nie dać się dla wroga. Żeby nie dać się dla wroga, żeby pójść jednak za tym, co Jezus Chrystus mówi, za tym, co On przykazał dla mnie i dla ciebie, żeby właśnie serce bardziej skłaniało się w kierunku tego, żeby pójść za Jezusem, niż zaprzeć się Go. Żeby nie bać się tego, żeby iść za Nim. Żeby choć wróg próbuje szczuć, różne rzeczy robić, żeby pójść za Jezusem Chrystusem, być dla Niego. Wiecie, 24 rozdział, tutaj bym chciał przeczytać od 13 wersetu. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy i rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi, lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy idąc prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnębieni. Odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym, w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem. Jak arcykapłani, zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go, a myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Lecz niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły, mówiąc, że miały widzenia aniołów, powiadających, iż on żyje. Toteż niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi. I dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił
i rozłamawszy podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nimi byli, mówiąc, wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. Wiecie, tutaj widzimy sytuację tych dwóch ludzi, kiedy oni podążali, wiecie, i kiedy oddalili się i szli do tego Emaus i rozmawiali z sobą, wiecie, oni byli naprawdę poruszeni. Oni byli poruszeni, oni wyobrażali sobie w różny sposób, jak to by mogło być, jak to powinno być. A tutaj stało się zupełnie coś innego, niż ludzie by chcieli przewidzieć. Wiecie, ale jedno, co można tutaj powiedzieć o tych ludziach, jedno, co można powiedzieć o tych ludziach, naprawdę oni kochali Jezusa. Oni, dla nich Jezus to nie był ktoś tam, wiecie. Wielu ludzi w Jerozolimie w tym czasie w ogóle nawet nie zważało na to, co się stało. Coś się tam wydarzyło, jedni umierają, drudzy się rodzą, coś się dzieje, coś się wydarzyło, ale szli sobie jakoś tam. Wiecie, a było tych ludzi, nie tylko oni, było też jeszcze grono innych ludzi, którzy byli tym naprawdę bardzo mocno dotknięci. A dlaczego byli tym dotknięci? Oni byli tym dotknięci dlatego, że oni pokochali Jezusa, oni zobaczyli Jezusa. Oni pokochali Go. Wiecie, kiedy oni spotykają się tutaj z Jezusem, choć jeszcze nie wiedzieli, że to Jezus. Kiedy oni spotykają się z Nim i On zaczyna im o tym wszystkim opowiadać, oni wylewają ten swój smutek, te swoje zastanowienie, to rozmyślanie swego serca, a Jezus zaczyna im to tłumaczyć. Widzimy, że oni wręcz naprawdę wręcz się związali, oni nie chcieli Go nawet wypuścić, choć jeszcze nie wiedzieli, że to Jezus. Oni naprawdę miłowali Jezusa, tego, o kim rozmawiali. Oni nawet nie mieli świadomości tego, że to już jest ten, którego miłują. O którym nawet rozmawiają w tej chwili. Widzimy tutaj to, co oni mówili, że kiedy oni mieli jakby rozchodzić się, to oni wręcz przymuszali, chodź, zatrzymaj się. Oni nie chcieli zostawić Jezusa, choć jeszcze nie wiedzieli, że to Jezus. Nie chcieli Go zostawić i kiedy On zasiadł z nim przy stole i kiedy wziął ten chleb, oni Go poznali. Naszego Pana Jezusa Chrystusa oni poznali wtedy. I kiedy oczy ich się otworzyły, Jezus znikł sprzed ich oczu. I widzimy, co oni tutaj wypowiadają. Wiecie, to tak mocno, mocno mnie porusza. I rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas? Wiecie, tak zadałem sobie pytanie, kiedy ostatnio moje serce pałało względem Jezusa Chrystusa? Kiedy, wiecie, jak sobie człowiek przypomina, kiedy Pan Jezus dotykał jego serca, jak dotyka serca, kiedy wspomina na to, kiedy doznaje tego, wiecie, to aż serce jest poruszone. Kiedy człowiek miłuje Jezusa Chrystusa, to kiedy On przemawia, to serce się porusza. To nie jest tak, że człowiek sobie stoi, jest zimny i nic się nie dzieje. Te serce jest poruszone. One jest poruszone w kierunku Jezusa Chrystusa. Wiecie, i ci ludzie tutaj właśnie, ich serce pałało, bo oni słyszeli głos oblubieńca. To byli ludzie, którzy miłowali Pana. Ich serce było poruszane. I widzimy, że kiedy oni poznali, że to Jezus, to oni sobie w końcu świadomili, no przecież czuliśmy to, doświadczaliśmy tego. To był On, to był nasz Pan. I wiecie, tak ważnym jest właśnie, żeby moje i Twoje serce kochało Jezusa Chrystusa, abyśmy miłowali Go. Wiecie, to jest nam naprawdę bardzo mocno potrzebne. Wiele doświadczeń, wiecie, jak ja nawet tak rozmyślałem nad tym, tak sobie myślałem, jak nawracałem się i tak wiele rzeczy musiałem wtedy zostawić, choć wielu nie rozumiałem. Wielu nie rozumiałem, wiecie, ja naprawdę wielu rzeczy nie rozumiałem. Ale miłość do Jezusa Chrystusa pozwalała mi iść dalej. Ja wiedziałem, że ja Go kocham, że choćby nie wiadomo co, choćby stawało, ja pewnych rzeczy mogę nie rozumieć, ale to, że Go kocham, ja muszę za Nim iść, bo ja chcę za Nim iść. Wiecie, i tutaj widzimy tych ludzi, ich serce pałało względem Pana. Czy dzisiaj moje i Twoje serce pała względem Jezusa Chrystusa? Czy kiedy On mówi, kiedy mówi Ci o swojej woli, to czy Twoje serce jest takie zimne? Czy też
Twoje serce jest poruszone względem Pana. Wiecie, naprawdę, to nie chodzi o, chodzi o to, naprawdę dziś to jest przemyślenie też moje w głównej mierze. Wiecie, naprawdę, jeżeli serce jest właściwie nastawione na Jezusa Chrystusa, jeżeli kocha Pana, to wiele doświadczeń, z którymi się zmagamy, one są naprawdę, stają się nikłe. One stają się małe, bo Ty kochasz Jezusa. Twoje serce jest poruszone, Ty chcesz być z Panem, chcesz być z Nim. Wiecie, jak my tego potrzebujemy każdego dnia właśnie. Jak wiele doświadczeń staje się od razu dużo mniejszych, niż wróg je nieraz rysuje i pisze. Kiedy moje, Twoje serce jest w stronę Pana nastawione. Wiecie, oni byli naprawdę, kochali Pana. Kochali Pana. Wielu ludzi chodziło różnymi rzeczami, się w tym samym momencie zajmowało. Różne rzeczy przeżywali, różne tematy. A oni miłowali Jezusa. Oni tęsknili za Nim. Wiecie, i kiedy czytamy Nowy Testament, czy my nie słyszymy tych słów, jak do nas mówią nasi bracia? Jeżeli gorąco nie będziecie wyczekiwać z tęsknotą Dnia Pańskiego, chwała Bogu, właśnie ich serce się poruszało, bo oni kochali Jezusa. Jeżeli dzisiaj moje serce, Twoje serce nie porusza się, to po prostu brakuje miłości. Jeżeli moje czy Twoje serce nie porusza się w stronę słów Jego, tego, co On mówi, na głos oblubieńca, to znaczy, że właśnie mamy czas. Mamy czas, ja mam czas, Ty masz czas, mamy czas, żeby wołać do Niego, prosić Go: Panie Jezu, proszę Cię, napełnij mnie tym, co jest od Ciebie. Napełnij mnie Twoją miłością, żeby kiedy przychodzi doświadczenie, żebym ja patrzył na Ciebie. Kiedy przychodzi doświadczenie i kiedy jest dobrze, żebym ja mógł patrzeć na Ciebie. Żebym mógł Ciebie miłować i kochać Cię. Że wtedy te wszystkie doświadczenia naprawdę stają się nikłe. Totalnie nikłe. Bo Ty idziesz za Jezusem. I tylko Jego chcesz uwielbić. Wiecie, naprawdę, jak tak wiele przykładów można mówić z życia osobistego, wiele przykładów, kiedy musiałeś podjąć decyzję, wybór. Ludzie tego świata Cię nie rozumieli. Nikt Cię nie rozumiał, Twoi bliscy Cię nie rozumieli. Osoby, które wcześniej Cię bardzo dobrze rozumiały, wręcz Cię podziwiały, one Cię wtedy przestały rozumieć. A co się działo? Kochałeś Jezusa. Kochasz Jezusa i za Nim idziesz. Stąd Twoje decyzje. Stąd Twoje ruchy. Wiecie, te, jak serce człowieka jest nastawione w stronę Pana, kiedy go miłuje, to po pierwsze jedna ważna rzecz. Ty wiesz, że tylko Jezus. Ty wiesz, że tylko Jezus Chrystus. Ty masz świadomość, że tylko On może Cię przeprowadzić, tylko On może Ci pomóc. Ty wiesz doskonale, że sam nie przejdziesz żadnego doświadczenia. Wtedy wiesz doskonale o tym. Nikt Ci tego nie musi tłumaczyć. Nikt nie musi mi tego tłumaczyć, Tobie, Ty, kiedy kochasz Jezusa, kiedy jesteś nastawiony w Jego stronę, kiedy szanujesz Go, to wiesz doskonale, że tylko Jezus, tylko On może pomóc. Wiesz doskonale o tym, że tylko z Nim możesz przejść przez doświadczenie. Tylko On Cię może przeprowadzić przez te zasadzki diabelskie. Tylko On może uczynić to, co potrzebne, żeby Cię zachować, mój umysł, Twój umysł pośród tego świata, wiecie. Naprawdę, my żyjemy w czasach, kiedy ludzie... Potężne szkoły kończą, szkoły diabła, gdzie diabeł uczy, jak pozyskiwać umysły ludzkie, jak sterować umysłami ludzkimi, żeby osiągnąć swój cel. Wiecie, pośród tego świata mieć umysł czysty, to tylko dzieci Boże mogą mieć. Tylko ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, mogą mieć umysł czysty, nie dający się skazić tym, co diabeł. Oni są, dzieci Boże są totalnie... Nieruszane przez diabła. Nie są w stanie być ruszone, bo są bezpieczni w kim? W Jezusie Chrystusie. A dlaczego? Bo Go miłują. Bo Go kochają. Wiesz, kiedy miłujemy Jezusa Chrystusa, to nie ma spraw ważnych, ważniejszych. Wiesz, że najważniejsza sprawa to jest On. Masz tego całkowitą świadomość, że najważniejsza sprawa to jest On. Jak wiele, wiecie, kiedy się patrzy na to, wiecie, tak ja zastanawiałem się nad tym, mówię: Panie Jezu, napełni i napełnia jeszcze bardziej, bardziej, bardziej miłością do Ciebie, żeby Ciebie kochać, żeby nie cofać się z tego pola bitwy. I to nie w formie dlatego, że ja choć trochę mogę być mocny, czy Ty możesz być choć trochę mocny, ale dlatego, że ja Ciebie miłuję, Panie Jezu. Za kim mam pójść? Za kim mam iść, jeśli nie za Tobą? Tylko za Tobą, Panie Jezu.
Wszystko człowiek może oddać wtedy. Wszystko człowiek może oddać, lecz nie Pana. Wtedy jak człowiek, serce człowieka jest naprawdę nastawione na miłowanie, jak człowiek miłuje Jezusa, idzie za Nim, kocha Go, patrzy w Niego, tęskni na spotkanie z Nim, to dużo rzeczy traci zupełnie swój kontrast. Traci swoją barwę, którą diabeł próbował namalować. A wtedy widzisz Pana i chcesz dla Niego żyć, chcesz Go kochać. Wiecie, naprawdę pośród tego świata my nie możemy stracić miłości naszego Pana. Miłości naszego Pana, i to jest przykazanie dla mnie, dla Ciebie, dla każdego z nas. Nie możemy tego stracić. Nie możemy. Bo wielu ludzi na tej ziemi czyni różne rzeczy. Może robić różne rzeczy. Nawet nasz brat Paweł mówił o tym tak wyraźnie. Choćbyś ciało swoje oddał na spalenie, a miłości byś nie miał. Miłości do Pana. Nie miałbyś tej miłości od Niego. Do Niego. I kiedy kochasz Go, to On Ciebie napełnia swoją miłością. Jeżeli tego nie będziesz miał, to co z tego? Co z tego? Możesz mieć wspaniały samochód, możesz mieć super stanowisko, możesz mieć nie wiadomo co, to nic nie znaczy. To i tak ogień wszystko pochłonie. Ale kiedy człowiek miłuje Jezusa Chrystusa, to wtedy to jest najważniejsze, co może być. Nawet do tego stopnia on mówi, że wszystko się skończy w pewnym momencie, ale miłość pójdzie dalej. Miłość pójdzie dalej. Wiecie, to jest wspaniała informacja dla mnie, ale z drugiej strony tak silnie napominające, nie strać tego, Tomek. Nie strać tego pośród tego świata. Nie strać tego pośród tych wszystkich wydarzeń, które się dzieją. Musimy przez nie przejść i chwała Bogu, bo przejdziemy przez nie z Panem Jezusem. Z Panem Jezusem przejdziemy przez te doświadczenia. Ale w tych doświadczeniach nie możemy stracić tego, co On nam dał. To sam Ojciec nam dał w swoim Synu Jezusie Chrystusie. To kiedy Twoje serce było poruszane, moje serce było poruszane, Twoje kroki, moje kroki zwracały się w kierunku Niego. Kiedy ta miłość spłynęła, czy to było z Ciebie, ze mnie? To było z Niego dane, to Ojciec dał Ci miłość do Niego. Nie strać tego, bracie, siostro, naprawdę nie straćmy tego. W żadnym momencie, wiecie, to jest naprawdę, niech Pan Jezus pomoże mi i każdemu z nas, bracia, siostry, naprawdę to jest tak bardzo potrzebne na tej ziemi. Nie stracić miłości do Pana, a jesteśmy na trudnym poligonie doświadczalnym. Jeżeli człowiek odpuści sobie Chrystusa, od razu nie daje rady, od razu wróg poplącze. Objawienie. Wiecie, tak naprawdę, czyż serce nasze nie pałało? Wiecie, tak można, oby to nie było, wiecie, nawet jak tak człowiek myśli, oby to nie było, że człowiek wspomina. Że człowiek wspomina już, jak to było kiedyś, pięknie, jak moje serce pałało w stronę Pana. To nie może być wspominanie, to musi być teraźniejszość. To musi być teraz, Twoje serce musi pałać do Jezusa Chrystusa. Wiecie, ci ludzie, którzy tam szli, oni byli wtedy w tym doświadczeniu. Ich serce pałało, ale oni też musieli wygrać. Oni też musieli wygrać. Później Pan dał swoje polecenia. Poszedł, oni mieli naśladować, iść za Nim, kochać Go. Oni też musieli wygrać i my też musimy wygrać. Wiecie, gdyby, tak samo jak czytamy teraz ten jakby wyrywek z ich życia, kiedy oni szli, rozmawiali, ich serce pałało, tak żeby nie okazało się, że za jakiś czas tylko z mojego czy z Twojego życia będzie można tylko urywek wyrwać, kiedy serce pałało. To nie może tak być, to musi być zachowane do samego końca. Nie może to być urywek mojego życia czy Twojego, do którego się wspomina. Wiecie, ja na samym początku, jak się nawróciłem, to pamiętam, miałem do czynienia z ludźmi, z którymi jak spotykaliśmy się, to był taki po prostu etap. Rozmawialiśmy o Panu, doświadczaliśmy tych świadectw i my dzieliliśmy się tymi świadectwami, które doznawaliśmy. Oni też się dzielili tymi świadectwami, tylko te świadectwa cały czas dotyczyły przeszłości. Na początku było to okej, bo myśmy nie znali tych świadectw. One po prostu pokazywały coś, pokazywały chwałę naszego Pana, bo niezaprzeczalnie to była chwała naszego Pana. Ale wiecie, co było najsmutniejsze w tym wszystkim? Że ci ludzie doszli do pewnego momentu swojego życia. Ten moment można by było nawet określić datą, po prostu twardą linią, datą odciąć ten okres. Do tej daty działy się świadectwa Boże, od pewnej daty już się nie działy. Oni cały czas wspominali przeszłość. Nie może to być w moim życiu czy w Twoim, bracie, siostro. Nie może tak być. Te serce musi być poruszone, wiecie. I mamy, to nie jest tak, że to możesz wykrzesać, jeszcze raz to zaznaczę, z siebie, czy w jakiś sposób. Że będziesz coś sobie ustawisz, jakiś plan czy cokolwiek. Jeżeli Bóg tego nam nie da, jeżeli nie przyjdziemy do Pana Jezusa w tej sprawie, jeżeli Jego nie będziemy prosić, w Niego wierzyć, to nie ma po prostu opcji, żeby z siebie to wycisnąć po prostu. Nie ma takiej opcji. Wiecie, niech Pan Jezus pomoże właśnie na tej ziemi nie stracić serca dla Niego.
pośród tych wszystkich doświadczeń, miłości do Niego. I wtedy, jak miłujesz Go, to miłujesz też Jego ciało. Kochasz Jego ciało. Bo to jest tak, wiecie, że nawet jak można w tym tutaj popatrzeć, Pan Jezus jest głową, a ciałem Jego my jesteśmy. Człowiek musi kochać, jakbyś kochał głowę tylko swojej żony albo swojego męża, to by miało w ogóle jakiś sens. Kochasz całą osobę, tak? Kochasz swoje całe dziecko, nie tylko głowę. I to jest właśnie cały dobry porządek, kiedy miłujesz głowę, miłujesz też ciało. To jest wszystko powiązane. Wiecie, bracia i siostry, potrzebujemy tego. Naprawdę tak silnie gdzieś mnie napomina i niech naprawdę to mamy czas. Mamy czas teraz, możemy wołać do Pana. Możemy wołać do Pana. Wiecie, żeby nie stracić tego. Objawienie. Przytoczę słowa, które są bardzo dobrze nam znane, ale chodzi o to właśnie, że Pan Jezus tego mocno chce w moim życiu i w Twoim życiu. Bardzo mocno tego chce. Jemu na tym bardzo zależy. Ojcu bardzo na tym zależy. Ten drugi rozdział od pierwszego wersetu. Do anioła zboru w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki Twojej trud. Znam uczynki Twojej trud. I wytrwałość Twoją. Znam to. I wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Ja znam to, ja widzę to. Widzę to, że Ciebie rusza, że jak widzisz tych, którzy żyją nie w taki sposób, w jaki powinni żyć na tej ziemi. Że Ciebie to rusza, że dotyka Ciebie to. Czy my nie żyjemy w tym czasie, bracia i siostry? Wielu jest na tej ziemi tych w cudzysłowie, może nie apostołów, ale tych wielu wierzących, którzy uważają się za światłość, a nie są tą światłością. Powinni być, a nie są. Usprawiedliwiają swoje życie, swoje ciemne życie. A nie chcą żyć dla Jezusa, nie chcą godnie Go reprezentować. Jesteś pośród tych ludzi. Pan Jezus o tym doskonale wie. On wie, pośród jakich ludzi ja jestem, Ty jesteś. On wie, w jakich czasach żyjemy. Nasz Pan Jezus Chrystus, On dokładnie o tym wie. On zna uczynki Twojej trud i wytrwałość Twoją. I wiem, że nie możesz cierpieć złych. Czy dzisiaj to się nie dzieje? I że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. Czy nie doświadczaliśmy? Czy nie doświadczamy nieraz? Tych, którzy uważają się za wspaniałych wierzących, a uczynkami swymi zapierają się. Masz też wytrwałość. Masz też wytrwałość. Jezus tutaj mówi. I cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Wiecie, czy my czytamy o jakichś negatywnych cechach? To są dobre cechy. Ale Jezus tutaj mówi. Lecz mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. Lecz mam Ci za złe, że pośród tych wszystkich doświadczeń, pośród tych wszystkich bitew, w których jesteś, z którymi zwalczasz, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny. Spadłeś i upamiętaj się i spełnij uczynki takie jak pierwej. Wiecie, te wszystkie górne cechy, to o czym czytaliśmy, to są dobre cechy, a Jezus mówi, spełnij uczynki takie jak pierwej. Wiecie, kiedy możesz sobie popatrzeć na pierwsze uczynki, kiedy Jezus dotyka Twojego serca, z jakiego powodu Ty je czyniłeś? Kochałeś Jezusa. Kochasz Jezusa i dlatego to czynisz. Kochasz Go. On Ciebie powołał i Go miłujesz. Dlatego to czynisz. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa, wiecie, naprawdę chwała Bogu, nie ustańmy. Naprawdę to dotyka mojego serca i niech dotyka każdego z nas. Nie ustańmy w tym boju. Choć wiele przeszkód wróg będzie stawiał. Wielu takich ludzi stanie na mojej i Twojej drodze. Pośród tego świata wielu takich ludzi, że będziesz musiał doświadczyć tych, którzy podają się za pseudowierzących, a nimi nie są. Że będziesz musiał stoczyć bój, ale nie ustań z miłością do Jezusa Chrystusa. Nie ustań z tym, co jest najcenniejsze, co dostaliśmy od Ojca. Nie ustań z tym. Wiecie, niech to będzie w moim i w Twoim życiu. Niech Pan Jezus pomoże każdemu z nas, bo jesteśmy w ciężkim doświadczeniu. Ale mamy Jezusa. Dla którego nie ma za ciężkich spraw. Nie ma po prostu za ciężkich spraw. Ten czas, w którym żyjemy, nie jest dla Niego za ciężki. To jest czas, w którym Jego chwała może się w pełni objawiać. To nie jest czas za ciężki dla Jezusa. I spełniaj uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do Ciebie i ruszę świecznik Twój z Jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Widzimy, co tutaj Jezus mówi, wiecie, z jednej strony możesz popatrzeć na to, a jeżeli nie, to przyjdę do Ciebie i ruszę świecznik. Wiecie, to jest ogromna łaska, że Jezus przychodzi, bo Mu zależy na tym. On nie czyni tego ze względu na to, że po prostu, wiecie, to jest takie jakieś tam
Nieważne. Jemu bardzo zależy, żeby człowieka mieć dla siebie. Jemu bardzo zależy, żeby ten człowiek miał... Ja i ty, każdy z nas, żeby moje serce było nastawione w jego stronę. Żebyśmy miłowali Pana. Żebyśmy kochali Go. On bardzo tego chce. Dlatego On mówi o tym, że jeżeli tego nie uczynisz, będziesz miał trudność w tym. Nie będziesz miał sobie z tym poradzić. Ja przyjdę i ruszę ten świecznik. Ale wtedy odbierz tą właściwą lekcję. Wracaj do pierwszej miłości. Wracaj do tego, co spowodowało, że poszedłeś za mną. Wracaj do tego, co spowodowało, że ty odrzucałeś te wszystkie rzeczy. Wracaj do tego. Jezus mówi tak wyraźnie, wiecie, niech Pan pomoże, naprawdę, niech Pan Jezus pomoże mi i tobie, wiecie, w tej bitwie, żeby wygrać, żeby być dla Pana Jezusa, żeby robić to wszystko dlatego, że Go kochamy, naszego Pana Jezusa Chrystusa, że miłujemy naszego Pana Jezusa, że to miłość, tęsknota. Wiecie, jeżeli tych uczuć nie będzie, jeżeli nasze serce nie będzie pałało, właśnie, wiecie, kiedy czytałem tam te słowa, tak, kiedy przeczytałem te zdanie, czy serce nasze nie pałało, tak wyraźnie te pytanie, kiedy ostatni raz twoje serce pałało? Kiedy twoje serce pałało? Kiedy twoje serce było tak naprawdę poruszone z powodu miłości, z tego, że oblubieniec do ciebie mówi? Że ten oblubieniec do ciebie mówi, bo chce cię zbawić i uratować? Wiecie, naprawdę, chwała Bogu za to, że Pan Jezus jest na tej ziemi, że jest Duch Boży, że jeszcze porusza, że napomina, to jest czas, wiecie, ja dziękuję Bogu za to, że kiedy On to zwraca uwagę, to On daje czas i możliwość, daje wszystko, co jest potrzebne. To jest tak, że przychodzi, daje wszystko, co jest potrzebne. Tomek, masz wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby wygrać w tym. Masz mnie, nie jesteś sam, masz mnie. Ja ci w tym wszystkim pomogę, tylko przyjdź do mnie, chwała Bogu za to, wiecie. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa. Ja dziękuję Ojcu za Jezusa Chrystusa, bo gdyby nie to, to nie ma nadziei dla mnie i dla ciebie. Nie ma żadnej nadziei, po prostu żadnej nadziei. A jest Pan Jezus. Chwała Bogu, nadzieja, dobra nowina została zwiastowana. Jezus Chrystus. Chwała Bogu za to. I wiecie, tak, kiedy myślisz o tym właśnie, to jeszcze raz wrócę do tego początku, nie w formie dlatego, że to jest po prostu... W tym początku najwyraźniej to widać. Wiele nie umieliśmy. Wiele nie umieliśmy wtedy. Wiele nie znaliśmy wtedy. Wiele rzeczy było dla nas totalnie jeszcze niepowiązane ze świadomością. Miłość była tym, czym, co pociągnęło nas do Jezusa Chrystusa. Miłość. Z jednej strony wiedziałeś odpowiedzialną, jaką masz, z tego powodu, że żyjesz na tej ziemi, ale z drugiej strony twoje serce zostało pociągnięte. Ty zostałeś pociągnięty z powodu miłości. I wielu rzeczy nie umieliśmy, ale przechodziliśmy zwycięsko. Dlaczego? Bo kochaliśmy Pana, mój wzrok, twój wzrok był skierowany na Pana. I wiecie, a teraz ile rzeczy już wiemy, tym bardziej mamy możliwość. Tym bardziej mamy możliwość iść wyżej, 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 wyżej w zwycięstwie. Mamy możliwość, bo już tyle wiemy, wtedy nic nie wiedzieliśmy, a miłość była tym najważniejszym czymś. I to dalej ma być. Teraz już wiemy dużo więcej i mamy dalej możemy mieć miłość. Jeżeli... Od Pana jesteś napełniany tym, to ile więcej jeszcze możemy zrobić? Chwała Bogu za to, wiecie, naprawdę chwała Bogu za Jezusa Chrystusa. Tylko najważniejsze w tym wszystkim, przez wiele doświadczeń możemy przejść, przez wiele doświadczeń będziemy musieli przejść. Przez wiele, tak jak tu jest napisane naprawdę, kiedy tak patrzy się na te słowa tego Efezu, czy dzisiaj tego nie, to jest, wszystko się dzieje. Zderzenie, tak jak oni się zderzali, tak my się dzisiaj musimy zderzyć. I chwała Bogu za to, bo kiedy przejdziemy przez to z miłością Jezusa Chrystusa, to wejdziemy i cała wieczność, odpoczynek, radość, szczęście w Panu. Koniec już udręki, koniec łez, koniec tego doświadczenia, koniec jakichś humorów ludzkich, koniec zderzania się z cielesnością, koniec zderzania się z czymkolwiek. Koniec po prostu, to się skończy, tam już tego nie będzie, to nie wejdzie tam. Ale miłość wejdzie. Wiecie, chciałbym jeszcze tutaj przywołać przykład Pawła, naszego brata. Wiecie, dzięki Bogu, choć wiele narozrabiał, ale dzięki Jezusowi stał się naprawdę cennym naczyniem. Dzięki Jezusowi, dzięki temu, że pokochał Jezusa, że to Ojciec dał mu możliwość przyjścia do Syna i ucałowania Syna. Tobie i mi Ojciec dał też możliwość przyjścia do Syna i ucałowania Syna. Miłości do Niego. List do Filipian. List do Filipian, pierwszy rozdział. I wiecie, tutaj można popatrzeć też na tego Bożego sługę. Na tego, w którym mieszkał Jezus Chrystus. Na tego, w którym mieszkał Jezus Chrystus. Jak było Jego serce nastawione. Jak On wyraża się.
I tutaj czytamy od 21 wersetu. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać, albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Widzimy tutaj, co Paweł mówi. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem. Dlaczego? Bo on miłował Jezusa. On kochał Jezusa. On był napełniony miłością do Jezusa Chrystusa. To było jego pragnienie wewnątrz. To było jego pragnienie wewnątrz. On tutaj pisze wyraźnie o tym. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem. Być z moim Panem już. Pragnę tego. Pragnę być już z Nim. Ale z drugiej strony widzę, to ją czyta, lecz z drugiej strony pozostawać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Bo on miłuje głowę i miłuje ciało. On miłuje całość. To nie jest tak, jak wielu ludzi dzisiaj próbuje powiedzieć. Ja bardzo kocham Jezusa, ale kiedy patrzysz na ich życie, to byś musiał wyraźnie, kiedybyś chciał to odfiltrować, byś musiał powiedzieć, tak, oni miłują głowę. W cudzysłowie, ale ciała już nie. Oni miłują głowę, ale ciało to już w ogóle nie ma znaczenia jakby. A tutaj widzimy Bożego sługę. On ma wielkie serce w stronę Jezusa Chrystusa. On pisze o tym wyraźnie, tak mocno dociera. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem. Wiecie, kiedy czytasz te słowa, to ty wiesz, że Paweł chce być z Jezusem Chrystusem. A z kolei widzi też jego ciało tutaj. Widzi ciało i pisze o tym, lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Ja mogę być tutaj w tym ciele i chcę być w tym ciele dla Jezusa dalej. Żebyście robili postępy. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze. Abyście to czynili, aby ciało, aby to wszystko była pełnia. Wiecie, tutaj widać taką prawdziwość Bożego sługi. Tego, w którym Chrystus mieszka. Że to nie jest coś odosobnionego, że to nie jest jakieś coś w głowie tylko siedzące, ale to jest całość. On tutaj ma naprawdę wielkie zderzenie, bo on miłuje z całego serca Jezusa Chrystusa i chce być z Nim, a z drugiej strony miłuje też ciało, bo to jest jedność. Jezus Chrystus jest głową Kościoła, ciała. Chwała Bogu za to. Wiecie, że w Słowie Bożym możemy czytać właśnie o Bożych sługach, o tych, którzy prawdziwie należeli do Jezusa. Nie o tych, którzy tylko sobie mówili, a żyli. Choć też możemy i w Starym Testamencie czytać też o ludziach, ale mamy dowody tych, którzy żyli prawdziwie dla Jezusa Chrystusa. Do końca wytrwali. Dlatego wiecie, naprawdę niech Pan Jezus posili każdego z nas. Napełni tym, co potrzebne. Napełni miłością. I dla prowadzących niech da, bo naprawdę dużo potrzebują miłości, żeby pomóc nam. I dla tych wszystkich, którzy uczymy się, idziemy za Jezusem. Potrzebujemy tego, ale najważniejsze to jest miłość do Pana. Kochać Go, tęsknić za Nim. Być. I tu w tym ciele, tak jak apostoł Paweł, wtedy masz normalne uczucia. Masz prawdziwe uczucia, takie jakie powinny być. Takie jak każde dziecko powinno mieć. Dziecko Boże. Uczucia do ciała, do całego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Do tego, który przyszedł i oddał swoje życie. Za mnie i za Ciebie. Oddał swoje życie i on oddawał, to jest naprawdę coś bardzo wartościowego. To nie jest coś takiego sobie, bardzo wartościowego dla niego. Jemu bardzo zależy na każdym z nas, ale to, że masz tą informację, ja mam tą informację, że mu bardzo zależy, on bardzo ciebie kocha, to nie po to, żebyś dalej pozostawał w grzechu, czy ja, żebym pozostawał w grzechu, ale to popatrz na to jako wspaniałą możliwość do tego, żeby wyjść z grzechów, oddać mu wszystko, kochać go, a on wyprostuje wszystko, uczyni wszystko, co jest potrzebne. Bo on jest prawdomówny. On jest wierny. Wierny i prawdziwy Boży Syn. To jest ten. Chwała Bogu. Efezjan. Tutaj 6 rozdział. Tutaj czytamy też list naszego brata do Efezjan. I tutaj czytam ten ostatni werset, chciałbym przeczytać, co Paweł tutaj wyraźnie zaznacza. Łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa miłością niezniszczalną. Amen. Łaska niechaj będzie z wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa miłością niezniszczalną. On to zaznacza, bo on wie, doskonale wie o tym, że to jest najważniejsze. To jest bardzo potrzebne w tym całym boju. Bo jeżeli nie masz miłości, jeżeli nie kochasz Jezusa Chrystusa, jeżeli twoje serce nie pała względem Niego, jeżeli twoje serce nie jest poruszane, nie miłujesz Pana, to te wszystkie słowa, które wcześniej apostoł Paweł napisał, one, Paweł dokładnie o tym wie, że ty je przeczytasz, czy ja je przeczytam, ale one się rozbiją o nic. Nic to nie uczyni. Człowiek będzie próbował swoimi dążeniami cokolwiek uczynić, ale to wszystko i tak upadnie.
Jeżeli człowiek nie miłuje Jezusa Chrystusa, jeżeli człowiek nie ma miłości do Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu za to, wiecie, naprawdę. I widać to w Słowie Bożym, jest to wszędzie napisane. Niech Pan pomoże dla mnie i dla Ciebie mieć miłość do Niego. Kochać Go. Kochać Go. Jeszcze Ozeasza. 5 rozdział. Bardzo dobrze znam znane słowa. Przepraszam, 6 rozdział. 6 rozdział, 6 werset. Gdyż miłości chce, a nie ofiary, i poznania Boga, nie całopaleń. Tutaj też już w Starym Testamencie było mówione o tym. I to jest dokładnie bardzo ściśle powiązane z tym, co apostoł Paweł mówi. Choćbyś ciało swe oddał na spalenie. Tak samo oni szli, oddawali te ciała tych baranów na spalenie. Oni chodzili, robili różne rzeczy. A Bóg mówi do nich, gdyż miłości chce. Miłości chcę, ja chcę, żeby Twoje serce należało do mnie, żebyś miłował mnie, żebyś miał zawsze w głowie to, co ja dla Ciebie uczyniłem, żebyś zawsze pamiętał o tym. Po to były te kamienie pamiątkowe, po to Bóg mówił, po to On przekazywał, tyle razy w Starym Testamencie czytamy o tym, będziesz brał te swoje dzieci i będziesz im przekazywał, co Pan Bóg Twój Ci uczynił, żeby one miały świadomość tego. Żeby one miały świadomość tego, bo Bóg chce miłości, a nie ofiary. A kiedy miłujesz Boga, kiedy kochasz Go, kiedy idziesz za Jego Synem Jezusem Chrystusem, miłujesz Go z całego serca swego, kiedy On napełnia Cię swoją miłością do Niego i do Jego ciała. Do Niego, dokładnie do Niego. To można powiedzieć do Niego, kiedy Cię napełnia. Bo kiedy masz miłość do Jezusa Chrystusa, to masz miłość do Niego po prostu. Do Jezusa Chrystusa. To wtedy wszystko to, co jest Bożą wolą, wykonuje się. Wtedy to się wykonuje. To nawet nie wiesz jak, nie wiesz dlaczego. Na początku później się czytasz Słowo Boże, kiedy dużo jest tych świadectw, tym je masz i ja je mam. Kiedy człowiek się nawrócił, jeszcze raz to zaznaczę, wiele rzeczy nie wiedział, wiele rzeczy nie rozumiał. Czynił coś w jakiś sposób, z powodu tego, że kochał Pana, a później czytał o tym. A później czytał po prostu o tym. I podziwiał Pana. Panie, Ty już to uczyniłeś wtedy, jeszcze nawet nie wiedziałem, że tak trzeba zrobić. Że to jest napisane w Twoim Słowie, a Ty już to uczyniłeś we mnie. Ale co było w Co było tym? Miłość. Miłość. Jeszcze Jeremiasza, ostatni. 13 rozdział. 13 rozdział, 11 werset chciałbym czytać. Bo jak pas przylega do biodra męża, tak chciałem, aby cały dom izraelski, cały dom judzki, mówi Pan, przylgnął do mnie, aby być moim ludem, moją chlubą, chwałą i ozdobą, lecz oni nie słuchali. Jak przylgnął? Na podstawie czego? Przyzwyczajenia? Na podstawie, nie wiem, jakiejś reguły? Wiemy, do czego to prowadziło. Do czego to prowadził zakon. Zrób to tak albo tak. A Bóg mówi miłości. Chce. Jeżeli człowiek przylgnie do Niego z całego serca, jeżeli kocha Jezusa Chrystusa i to naprawdę w tym temacie tylko do Niego możesz pójść. Tylko do Niego możesz pójść. Nie pomoże Ci nikt na tej ziemi. Nikt Ci nie pomoże. My możemy pomagać sobie nawzajem, ale tylko dzięki Niemu. To tylko On może pomóc. Tylko Jezus Chrystus może pomóc. I to, że możemy podejść do... Dzięki Bogu za to, że mamy braci, którzy idą już tyle lat. Że mamy to świadectwo i kiedy przychodzimy, to dzięki Jezusowi możemy doznawać tej pomocy. Dzięki Jezusowi. Tak jak czytamy te listy Pawła. Dzięki Jezusowi. Paweł wytrwał. Gdyby nie Jezus, gdyby nie to, że on kochał Jezusa całym sobą, że kochał Jezusa, to by nie przeszedł przez to doświadczenie. Nie przeszedłby przez to doświadczenie. Nie ma możliwości, dlatego tak silnie zaznacza w swoich listach o tym. W tym liście do Efezjan na koniec zaznacza, że łaska niech będzie z tymi wszystkimi, którzy miłują. Ale też zaznacza o tym, o sobie, jak jego serce było. I ci ludzie, którzy szli, czy serce nasze nie pałało? Oni kochali Jezusa, ale tak samo jak oni musieli stoczyć bitwę i wygrać, tak samo my musimy stoczyć bitwę i wygrać. Przejść przez te ziemskie doświadczenie i dojść do końca z Panem Jezusem. Chwała Bogu za to. Amen.